Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Kolejny odcinek z cyklu Redakcja Doradźcie. Tym razem mamy zapytanie, tak, od fana anime. Tomek pyta. Tak. Który panów zdaniem powinien wybrać wariant smartfona? Realme GT Neo 3T Dragon Ball Edition czy Realme GT Neo Naruto Edition? Ja o anime nie mam zielonego pojęcia, więc mogę coś pokręcić. Ja też niekoniecznie. I teraz tak, na czym polega problem, że jedna opcja jest w Polsce normalnie do kupienia, a druga jest do sprowadzenia z Chin. Cenowo wychodzi podobnie, autor pytania wolałby tą, co jest tylko z Chin, natomiast się pyta, czy to ma sens i czy się nie, no, czy nie wmoczy, tak? Ja powiem tak, no, tego, że nie wmoczysz, to ci nikt nie zagwarantuje, jak się kupuje od Chińczyka. Trochę tak, ale możesz w Chinach kupić w sklepie firmowanym przez producenta, co zmniejsza ryzyko wtopy, ale pamiętaj o tym, że możesz mieć taką sytuację, jak miał Konrad ze swoim LG Wine zabytkowym, klapką. No tak, właśnie, że, opowiedz, co było. No co, no mój zaczął fiksować kupiony w Polsce, a klawiaturka trochę przestała chodzić i tak dalej. No ogólnie działał, ale tak kiepawo. I znalazłem u Chińczyka, że mają. No to kupiłem, no i fajnie. I wszystko było w porządku, do kiedy się nie przeprowadziłem z Plusa do Orange'a i się nagle okazało, że się do mnie nie można dodzwonić. I jedyną radą, nagrywaliśmy o tym odcinek, jedyną radą było wyłączenie LTE. Znaczy LTE jako takie działało, tylko jak było włączone, to się nie szło do mnie dodzwonić. Prawdopodobnie coś z obsługą Voice over LTE jest nie do końca tak. Ja porównywałem te telefony i one się różnią dwoma literkami w nazwie. Dlatego, Tomku, po pierwsze, gdybyś hipotetycznie zamawiał z Chin, upewnij się, po pierwsze, czy telefon obsługuje wszystkie pasma, które są u nas potrzebne. Najprościej, jak nie wiesz, sprawdź, czy ma te same pasma, które ma ten model dostępny w Polsce. Tutaj boję się, że sklep chiński ci nie odpowie na to pytanie. Natomiast jeżeli będzie telefon opisany jako global wariant, to jest niezerowa szansa, że będzie to działać wszystko tak, jak powinno działać. Znaczy, ja bym powiedział tak, że na 99,999% będzie ten telefon działał, natomiast może być tak jak u mnie, że coś nie będzie działało. Na przykład u mnie ja nie mogę powiedzieć, że ten telefon nie działa, bo on działa. Tyle, że po prostu jak chcę skorzystać z internetu, to sobie muszę włączyć LTE i wtedy przestaje mi on działać jako telefon. I potem muszę pamiętać, żeby to LTE wyłączyć, bo inaczej nikt się do mnie nie dodzwoni. Okej, to jest zabytkowy telefon, natomiast no, świadczy to o tym, że problem istnieje pomiędzy wersjami sprzedawanymi u nas, a wersjami sprzedawanymi, że tak powiem, global. Dalej, jeszcze jedna rzecz z zakupem z Chin. Czas dostawy i ewentualny czas reklamacji. Chińczyk ci uzna reklamację, spokojnie, natomiast będziesz czekał, no to odsyłka, przesyłka i tak dalej. Różnie to bywa, sprawdź warunki gwarancji na wszelki wypadek, bo może być tak, że telefon wysyłasz po prostu do magazynu w Europie i no otrzymujesz właśnie, go też z Europy. Bo z czasem wysyłki to jest różnie, bo zdarzało mi się kupować u Chińczyka i przychodziło po tygodniu. Tak, bo to też jest ważne, żeby kupić z magazynu w Europie, bo jak leci z Chin, no to bywa różnie, a jeszcze musisz pamiętać, że po drodze prawdopodobnie paczka zostanie zatrzymana na cle i dowalą VAT-em. To też musisz brać pod uwagę i wliczać jakby to ryzyko w cenę zakupu. Najwyżej się pozytywnie rozczarujesz. Ale który telefon wybrać? Wiesz co, przyjrzałem specyfikację i powiem szczerze, że pomijając no, ryzyko zakupu z Chin, to ja bym postawił na wersję Naruto. Przede wszystkim ma nieco lepszy ekran, bo co prawda ekran jest tylko trochę większy, bo jest 6,7 kontra 6,62 cala. Rozdzielczość pozostaje ta sama, ale wyświetla w Naruto szerszą paletę barw. To jest pierwsza różnica. Druga różnica to z kolei szybsze ładowanie. Naruto ma baterię mniejszą, 4500, ale ładującą się szybciej, bo ma 150-watowe ładowanie w wersji, powiedzmy, tej ogólnej. Dragon Ball ma 5000 i z kolei trochę słabsze 80-watowe ładowanie, też zacne. No i tu musisz też zdecydować. No to większa bateria, woli, tak, to już jak wolisz. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, jest porównywalne, ale znowu
widzimy przewagę Naruto, który ma optyczną stabilizację obrazu w głównym aparacie, czyli da lepsze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych i fajniejsze filmy, a do tego jeszcze ten Naruto ma odrobinkę większe piksele, co znowu może się przełożyć na jakość zdjęć przy słabym świetle. Także w zasadzie wszystko przemawia za Naruto, poza tymi ewentualnymi problemami, które wymienił Konrad, które mogą towarzyszyć zakupowi z Chin. Ciężki wybór i prawdę mówiąc, w przypadku takich telefonów, w przypadku telefonów tematycznych, to ja bym się jeszcze zastanowił nad jedną rzeczą. Którą z postaci, który z cykli anime bardziej lubisz? Czy jesteś Team Naruto, czy jesteś Team Dragon Ball? No nie, no, już! Woli Naruto, no bo tak od razu powiedział. No to... Gdyby wolał Dragon Balla, to by się nie zastanawiał. No, problem, ja rozumiem, że polega na tym, że woli Naruto, tylko się boi tego, że Chiny. Czyli tak, za Naruto przemawia wszystko oprócz tego, że to są Chiny, że to jest eksport tak. Chin. No, dokładnie. I odpowiedź na to pytanie polega na tym, że no kurde, jednak kupujesz na własne ryzyko. Ono nie jest duże. To ryzyko nie jest duże. Nie jest, ale, natomiast ale jest. Krótko, żeby już nie przedłużać, szukaj tego Naruto dostępnego, wysyłanego z magazynu w Europie. Także powodzenia w zakupie. Oby te nasze wątpliwości okazały się takim dmuchaniem na zimne. A jak chcecie, żebyśmy wam też doradzili, to piszcie porady@mgsm.pl. Cześć. Cześć.